Maryjo, Matko Słowa Bożego, oblubieńco Ducha Świętego, stolico mądrości, która wypełniona jesteś mądrością Bożą, w której mądrość Boża stała się ciałem w Jezusie Chrystusie. Maryjo, która nieustannie rozważasz Słowo Boże i która jesteś zbudowana ze Słowa Bożego, stajesz się świątynią Słowa, Logosu, stajesz się świątynią Słowa, które się uniża, przychodzi jak sługa z nieba na ziemię. W Jezusie Chrystusie rodzisz sługę sług. Twój Syn, nasz Pan, powie, że przyszedł nie po to, aby Mu służono, ale aby służyć. Wiemy, że Twoim doświadczeniem jest służenie. Wiemy, że Twoim pragnieniem, jedynym pragnieniem, gdy byłaś na ziemi, było służenie Bogu w drugim człowieku. To była jedyna myśl, z którą się budziłaś i kładałaś spać. Służyć Bogu Najwyższemu w drugim człowieku. Matko, posłuż nam teraz, Królowo nasza. Pomóż nam przyjąć Słowo, zrodzić się z tego Słowa, upodobnić do Jezusa, oto Słowo, być bardziej służebnymi. Matko, pomóż mi służyć w tym lekcjo Twojemu Synowi, Trójcy Przenajświętszej. Niech moje usta będą służebne, niech moje myśli będą służebne, niech wszystko, co jest we mnie, będzie służebne na podobieństwo Jezusa Chrystusa i Twoje, Matko. Przeprowadź nas przez to spotkanie z Bogiem w Jego Słowie, abyśmy byli jak On, Jezus, jak Ty, sługami Królestwa Niebieskiego. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał, co niemocne, aby mocnych poniżyć, i to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone, i to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak, by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i uświęceniem i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, w Panu się chlubił ten, kto się chlubi. Oto Słowo Boże. Aby dobrze zrozumieć ten fragment, który kieruje do swojej wspólnoty Paweł, trzeba uwzględnić okoliczności, w jakiej znajduje się wspólnota, którą założył około 50 roku Paweł, nazywając ją pieczęcią swojej posługi. To przecież kultura grecka, kultura, która przede wszystkim ceni intelekt, erudycję, wykształcenie. To kultura nauczania na rynkach, w innych miejscach i w synagogach przez mędrców, retorów, filozofia grecka, intelekt. Pan z takich ludzi, między innymi z takich ludzi, bo pośród osób, które przyjmują chrzest, są i Żydzi, i niewolnicy, bo 2/3 społeczności Koryntian to byli niewolnicy, poganie. Kieruję te słowa, aby ustrzec przed zejściem z drogi Pana tych, którzy jakoś w sobie, jako nowi ludzie,
którzy przyjęli chrzest Chrystusa i zostali zanurzeni w tej mądrości Trójcy Przenajświętszej i wezwani są do tego, aby być sługami przed starym życiem, które gdzieś tam drzemie w nich. Stare życie, stara kultura, która akcent kładzie na człowieku, która nie uwzględnia Boga, która bóstwo widzi w intelekcie, w erudycji. Bracia, chrześcijanie, uczniowie, nawróceni Koryntianie, uznawani są przez innych, którzy nie przyjęli chrześcijaństwa, do których są posłani i z których wybrani przez kolejnych mędrców. Jakaś nowa szkoła powstała. Wcześniej Platon, Sokrates, Arystoteles, a teraz Jezus Chrystus, jakaś nowa nauka. Nowi retorzy, nowy system filozoficzny pojawił się jako jeden z wielu. No nie, to nie nowy system filozoficzny. To coś więcej niż system filozoficzny, to nowe życie w Jezusie Chrystusie objawione, przerastające mądrość ludzką. Dlatego Pan mówi, patrzcie na siebie, czuwajcie nad sobą, abyście nie próbowali pogodzić swojego starego życia tak bardzo skoncentrowanego na człowieku, a nie na Bogu, z życiem nowym, które polega na zupełnym oddaniu swojego życia, podporządkowaniu Bogu Najwyższemu w Jezusie Chrystusie. Wy nie jesteście kolejnymi mędrcami, nie. Żebyście się nie stali tacy, jakimi widzi was świat. To jest bardzo duża pokusa. Świat nas różnie będzie widział. Świat nas będzie cenił według kryteriów, które ma. Ktoś jest przekręcony w stronę intelektualizmu, wiedzy, tytułów naukowych, to będzie widzieć w drugim, jeżeli zauważa, jakie znamiona, właśnie ten aspekt. Nie będzie widzieć aspektu Bożego, że ten człowiek jest pokorny, że kocha Boga, że płonie Bożą miłością, ale się wypowiada, ale erudyta, ale elokwencja, ale się prezentuje, ale wygląda. Ktoś, dla kogo kryterium wiodącym będzie wygląd zewnętrzny, będzie zwracał uwagę na wygląd. Ktoś, dla kogo będzie wiedza bożkiem i w hierarchii wartości jakimś nadrzędnym kryterium, również ale mówi, ale ma wiedzę, ale cytaty. A czy Chrystusa zobaczył w tym człowieku? Przed tym chcę przestrzec. Paweł swoje dzieci, które zrodził w Jezusie Chrystusie, w którego drodze jest krzyż, umiłowanie, rozkochanie krzyża i krzyż jako źródło poznanie, to znaczy wzięcie swojego krzyża, zobaczenie w relacji z Chrystusem swojego krzyża, poznanie siebie, poznanie Boga w krzyżu, napełnienie się Jego mądrością i objawianie Chrystusa. Tak, darami i talentami, które Pan dał, którymi obdarował. Różne są dary łaski. My się różnimy. Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, ale mamy różne talenty i dary i łaski, ale one mają wszystkie posłużyć do tego, abyśmy głosili i objawiali Królestwo Boże. Pan mówi, patrzcie na siebie. To, że zostawiliście starą drogę, nawróciliście się, to jedno. Ale pamiętajcie, żeby nie wejść jeszcze raz na tą starą drogę, będąc przez świat różnie oceniani i różnie dowartościowywani. Ktoś zachwyci się twoim intelektem czy twoją wiedzą, nie możesz się na tym uwiesić, bo stracisz Boga z oczu. Masz oddać Bogu chwałę, ale to od Boga. Boże, bądź uwielbiony. Skoro ktoś widzi męstwo, elokwencję, erudycję i tylko to widzi, nie widzi w tym Boga, to i tak trzeba uwielbić w tym Boga i powiedzieć, to jest od Boga.
jest taki mechanizm, że człowiek słaby, który nie jest ugruntowany w Bogu i w Nim dowartościowany, a przez to wewnętrzny, wewnętrznie wolny od wpływów zewnętrznych, może się zacząć tak kreować, tak zachowywać, jak inni go postrzegają, albo jakby chciał, żeby go inni postrzegali. Wpływ zewnętrzny jest ogromny. Wpływ człowieka na człowieka jest ogromny. Ktoś, redukując w swoim postrzeganiu moją czy twoją osobę do intelektu, do jakichś takich kryteriów czysto ludzkich, które też są ważne, choć bez Boga i Bogu nieoddane, w chwale nic nieważne, może się uwiesić na tym, tracąc źródło łaski, jakim jest Bóg, dawcę darów. Dlatego Paweł mówi, patrzcie. Patrzcie na siebie. Ocena ludzka, różna. Niewielu pośród was mędrców, niewielu. Widzą was mędrców, bo głosicie Ewangelię, ale zwyczajni byliście, gdy was powoływałem. Nie byliście filozofami. Więc nie chciejcie teraz, kiedy dostaliście łaskę wiary, mądrość Ducha Świętego, charyzmaty i głoszenie, wejść w kalosze mędrców, bo tak będą was postrzegać. Nowi mędrcy. Nowa szkoła. Nie. Zobaczcie, jak wielkie rzeczy wam uczynił Bóg. Powołałem zwykłych ludzi. Powołałem, a właściwie Chrystus przeze mnie powołał niewielu możnych, wpływowych ludzi. Zobaczcie, kim byliście wcześniej. Dzisiaj będziecie wpływać. Będziecie wpływać poprzez nauczanie, poprzez Ducha Bożego. Na myślenie, na działanie, ogólnie rzecz ujmując, na życie drugiego człowieka. Będziecie kształtować moralność poprzez głoszenie Ewangelii. Będziecie mieli wpływ społeczny. Ale to nie od was, to od Boga. Sami byście niewiele uczynili, zrobili. Ludzie będą was postrzegać, zwłaszcza ci, którzy nie są chrześcijanami, jako kogoś bardzo wpływowego, niesamowitego. Nie, wy jesteście sługami. Sługami, którzy dostali charyzmat, łaskę Ducha Świętego, aby wpływać na kształt życia człowieka. A szczegółowo rzecz ujmując, aby prowadzić, i to wielka łaska, najwyższa, najszczytniejsze zadanie, do Królestwa Bożego ludzi. To jest ten wpływ. Ale nie możecie się zatrzymać na tym wpływie. Na celu zatrzymajcie się i na dawcy darów, na Chrystusie Jezusie. Nawet niewielu pośród was szlachetnie urodzonych. Tak Bóg was powoływał poprzez mnie, Pawła, abyście zawsze pamiętali, kim byliście bez Boga. Niewiele znaczyliście. Nie byliście filozofami, nie mieliście jakichś zawodów, nie wiadomo jakich. Poczesnych miejsc społecznych nie zajmowaliście. Nawet nie byliście wysoko urodzeni. Takich powołałem. Nie dlatego, że byliście ostatni w ogóle i mam upodobanie w tym, co jest jakieś okaleczone, zaburzone. Nie, nie. Bóg powołuje różnych ludzi. Bardzo zdolnych, mniej zdolnych. Z różnych sfer. I wszyscy oni tworzą jeden kościół, mistyczne ciało, w którym i ręka jest potrzebna, i noga jest potrzebna, i głowa Chrystus jest nieodzowna. Różne są dary i łaski. Naucza nas Paweł. My się różnimy co do talentów, co do zdolności i chwała Panu. Powie Paweł w pewnym miejscu, żeby ręka nodze nie zazdrościła. Ręka ma być ręką, a noga nogą. Cały organizm, gdy wszyscy rozwijają swoje dary, talenty we współpracy z Chrystusem, funkcjonuje dla chwały Bożej, dla Królestwa Bożego. Ale w mądrości swojej powołałem takich, którzy w świecie nie za wiele znaczyli, abyście sobie nie przypisali. Ale świat wam będzie przypisywać. A jak świat wam będzie przypisywać, to wy bądźcie wolni w Chrystusie Jezusie od tego, od tych ocen, podziwów, definicji, kryteriów. Ocena ludzka, zmienna. Ocena ludzka
nieistotna. Bogu się pragnijcie przypodobać, Bogu. Ludzie różne rzeczy mówią, myślą, definiują. Zmieniają pogląd. Powie Paweł, jeżeli jeszcze staracie się przypodobać ludziom, to nie wydoskonaliliście się w miłości. Za mało w was miłości Bożej, za mało w was Bożej obecności, w której jesteście dowartościowani, uszczęśliwieni, w której dojrzewacie i macie dystans do tego, co ludzie mówią, bo was to już nie łechta, wy tego nie potrzebujecie. Władza, znaczenie, chwała u ludzi to tęsknota i kompulsywność tych, którzy nie są w Bogu zanurzeni. Każdy przecież chce poczuć sens swojego życia. Im mniej chwały Bożej we mnie, a chwała w języku biblijnym, jak to sobie wielokrotnie mówimy, Boża obecność, tym większe pragnienie chwały u ludzi, aż po zniewolenie tą chwałą. W oczach tego świata głupie. Dlaczego głupie w oczach tego świata jest to, co czynicie? No bo głupie jest mówić o Chrystusie ukrzyżowanym. Czy to wśród pogan, czy to wśród Żydów. Żydzi spodziewają się wodza militarnego, króla, władcy. Spodziewają się Mesjasza, który zwycięży w wymiarze doczesnym. W oczach tego świata zwycięży, niektóry skończy na krzyżu. To będzie skandalem. To jest głupie dla Żydów. Głupie dla mieszkańców Koryntu judaistycznych. Mówić o Chrystusie, o Jego krzyżu jako źródle mądrości. A gdy sięgniemy do całości, do całej perykopy tego wyjątku dzisiaj medytowanego w lekcji, to zobaczymy, że fundamentalną treścią tej perykopy jest mądrość, która płynie z Chrystusa ukrzyżowanego, który jest głupstwem dla intelektualistów, dla ludzi skoncentrowanych tylko na samych sobie i na doczesności. Dla ludzi, którzy wierzą, że własnymi siłami, własną mądrością mogą wprowadzić ład, pokój na ziemi. To ta mentalność grecka. No i skandal, zgorszenie dla Żydów. Umrzeć na krzyżu, mówić o krzyżu, o jakimś cierpieniu, o jakiejś ofierze. A przecież krzyż jest w centrum chrześcijaństwa. Przecież gdy przyprowadzasz dziecko do chrztu, to dajesz znak krzyża na jego czole. Ono jest chrzczone, zanurzane w Chrystusie, Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. Krzyż. Przecież gdy zawierasz sakramentalny związek małżeński, rodzice cię błogosławią, wszyscy są wzruszeni, co rodzice robią na czole swojej córki, przyszłego zięcia, czy syna i przyszłej synowej, znak krzyża. Co całują małżonkowie? Krzyż całują. Bo podjęcie powołania to podjęcie przede wszystkim swojego krzyża też, który uwyraźnia się w powołaniu, dzięki któremu to powołanie może być wypełnione, jeśli rozumie, bo w powołanie jest pisane szczęście, sens, ale też pisany jest krzyż. Dlatego to, co ja mówię o Chrystusie ukrzyżowanym, jako tym, który jest w centrum życia nowego w Chrystusie, was jako chrześcijan, wyprowadzonych z judaizmu, wyprowadzonych z pogaństwa i ze starego życia, które było rozpustne, naznaczone alkoholem, zabawą, przebogate, bo Korynt to ludzie bardzo bogaci, bogaci materialnie. To wszystko jest głupie dla tych, którzy za tym nie poszli, ale ciągle jest walka o was, ciągle ten stary człowiek w tobie i we mnie jest. Może to jest głupie cierpieć w małżeństwie. Może to jest głupie cierpieć w kapłaństwie. Może to jest głupie ponosić ofiarę z miłości. Może to jest głupie umierać z miłości dla swojej żony, męża i dzieci. Może to jest głupie. Może wyrwać ten krzyż ze swojego czoła. A on jest ciągle. On jest pisany. Życie człowieka się komplikuje. Człowiek marnuje sobie życie, gdy od krzyża ucieka. Wyrywa krzyż.
Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie. Przez Niego jesteście. Macie być tacy jak On, stawać się jak On. I nie przypisujcie sobie tego, co daje wam Bóg, co dał wam w momencie poczęcia, a potem te wszystkie dary i łaski, które Pan wam dał, sobie nie przypisujcie. On jest mądrością. Od Niego pochodzi mądrość. Człowiek nie jest mądry bez Boga, jest głupi, może stać się uczony, a uczoność może go wyprowadzić na manowce. Wiedza, która w tym podstawowym, elementarnym znaczeniu jest poszukiwaniem prawdy, może człowieka na manowce prawdy i doprowadzić do kłamstwa, gdy nie ma odniesienia do źródła, do Boga, który jest źródłem. Pamiętajmy, że jesteśmy bardzo mocno skrzywdzeni przez grzech pierworodny i jego konsekwencje. Nasze umysły i wola, jak uczy nas arcybiskup Fulton Sheen, są skaleczone. My nie mamy doskonałych narzędzi do poznawania wiedzy i stawania się mądrymi. Mamy je, dosyć okaleczone, osłabione, ale mamy. I one wtedy działają w sposób właściwy, kiedy współpracujemy ze źródłem, z dawcą, bo On nas leczy, leczy nasze myślenie. Stąd Paweł akcentuje wprost mądrość od Boga, sprawiedliwość od Boga. Im bardziej świat będzie odchodzić od Boga, tym będzie coraz bardziej głupi. Choćby to prawo decydowania przez jednego lekarza, specjalistę, czy można zabić dziecko, czy nie. Jedna osoba będzie decydować o tym, czy można zabić, czy nie. Wiemy, że w praktyce to oznacza aborcję na życzenie, więc stalinowską ustawę z 56 wieku. Kiedy chcesz, morduj. Kiedy chcesz, morduj. Ale przecież ci, którzy nie mają mądrości Bożej, a wydają się być mądrymi w oczach tego świata, nie zdają sobie sprawy z tego, że mordowanie dzieci pod łonem matki to jest sprowadzanie przekleństwa na ojczyznę. To jest sprowadzanie demonów, to jest akt iście demoniczny. To jest grzech wołający o pomstę do nieba. Że to się dobrze nie zakończy. Że to się nie zakończy ocaleniem, ochroną planety, charytatywnością i tak dalej. To się zakończy jedną wielką wojną, do której będą zmierzać demony. Bo Bóg nie chce wojny, które ludzie wprowadzą na ziemię przez swoje grzechy. A Bóg posłuży się tym, aby człowiek się nawrócił. Spójrzmy na VI wiek przed Chrystusem. A propos tego cytatu, który używa Paweł w dzisiejszym czytaniu, który zamyka, domyka dzisiejsze czytanie. W Panu się będzie chlubił ten, kto się chlubi. To jest cytat z Jeremiasza. Dolina Gehenny, tam gdzie składano dzieci w ofierze, gdzie Izraelici składali dzieci w ofierze bożkowi Molochowi, fenickiemu bożkowi, przepuszczali przez ogień. Składali w ofierze, zabijali dzieci. Ta dolina za chwilę stała się doliną mordu. Tam masa Izraelitów została wymordowana w tym samym miejscu, w Dolinie Gehenny. Samo słowo Gehenna kojarzy się z jakimś niewyobrażalnym cierpieniem, bólem. Wymordowani Izraelici przez Babilończyków, to samo miejsce. Bóg tego chciał, nie. Bóg tego nie chciał. Za chwilę kanibalizm, za chwilę głód, wojna. Tak się skończyło. Wpuszczanie demonów na ziemię świętą, ziemię jerozolimską, przez Izraelitów. Tak się skończyła mądrość ludzka, która wydała się być iście głupia. Od Boga sprawiedliwość. Nigdy nie będzie sprawiedliwości pomiędzy ludźmi, rozumianej w tym sensie takim dosłownym. Oddać każdemu to, co mu się należy. Nigdy nie będzie sprawiedliwych sądów, sprawiedliwego prawa, całego systemu sądownictwa, sprawiedliwej władzy, sprawiedliwości w miejscach pracy, w rodzinach, w ojczyznach. Nigdy nie będzie, kiedy człowiek odejdzie od Boga. Bo człowiek nie jest w stanie być źródłem sprawiedliwości i być sprawiedliwy sam z siebie. Kto tak myśli, myśli kryteriami tego świata, więc głupio myśli. Uświęcenie. Uświęcenie, bycie świętym, bycie dobrym, to również owoc współpracy z Panem, który jest źródłem dobra.
kto myśli, że człowiek sam, bez Boga, może być sam z siebie dobry, myli się, głupio myśli, myśli według kryteriów tego świata. Jedynym odkupicielem, tym, który nas odkupił, uwolnił od zła i czyni to nieustannie, bo to zło nieustannie się przykleja do nas, a my jesteśmy słabi i łykamy to, to zło jak rybki, które łykają haczyk zła i dają się wyłowić z łaski Pana na powierzchni, potem usychamy, płoniemy przez to zło zainfekowani. Wisimy jak ta ryba i umieramy na tej wędce. On jest odkupicielem. Jedynie On ma moc odkupić człowieka. Jedynie On ma moc uwolnić nas od zła. Jedynie Jego obecność może nas uchronić i być siłą do walki z pokusami. To wszystko wam mówię jako Paweł? Tak, chciałbym się sparafrazować słowa Pawła. Abyście tylko w Bogu się chlubili. Tylko Jego uwielbiali. Nie siebie. Nikogo ze śmiertelników. Chwała i cześć tylko należy do Boga. A człowiek, o ile jest podobny do Boga, to tyle jest piękny, ale nie godzien chwały. Godzien chwały jest Bóg w człowieku. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.